Ale co, kochani, chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat buraka czerwonego. A więc, jest to warzywo, które jest jakby już zapomniane przez nas Polaków. Więcej już się koncentrujemy na pewnych innych produktach, czy to pizza, czy to Burger King, czy cokolwiek innego. A ja bym właśnie powiedział wam dzisiaj kilka słów właśnie na temat buraka czerwonego. Burak czerwony jest odkażający organizm. Spowalnia proces starzenia, zapobiega rakowi. Już w starej Babilonii był po prostu znany jako produkt, który zapobiega anemii i był bardzo ceniony. Jak również w Rzymie, w starożytnym Rzymie właśnie też był znane było to warzywo i było właśnie bardzo cenione przez miejscowych, nawet wykorzystywano jego korzeń. Właśnie ten burak pomaga przy prawidłowym rozwoju płodu u matki. Także ja polecił od siebie, że po prostu ten burak jest odmładzający, odmładza nasze komórki. Dla kobiet, które po prostu chcą wyglądać pięknie i mieć piękną cerę, to polecam jakby maseczkę zrobione właśnie z miąższu buraka świeżego. Po prostu nakładając ten miąższ na cerę spowodujemy to, że wejdzie to w naszą cerę i no jakby odżywi naszą twarz. Także to jest właśnie ten burak, który jest zapomniany przez wiele, wiele osób. No, coraz bardziej jakby odkładamy buraka z naszej diety, a okazuje się, że jest antyrakowy, że pomaga przy procesach starzenia się, odmładza komórki, służy przeciw anemii, czyli osoby, które na przykład jedzą potrawy zrobione z buraka, no po prostu nie mają anemii. Także polecam wam serdecznie właśnie korzystanie z czerwonego buraka, czy możecie robić z niego soki, czy możecie go gotować, robić sobie te popularne buraczki do ziemniaków. To właśnie ten czerwony burak spowoduje, że będziecie po prostu zdrowsi. Na marginesie chciałem wam zaproponować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki, to właśnie są te podkładki do harmonizowania struktur wody. Jak również nasza firma robi odpromienniki Aronit, które nas odpromieniowywują, dają nam pozytywną energię, chronią nas przed szkodliwym promieniowaniem, czy to jest od Wi-Fi, czy to jest od żył wodnych, czy to jest od negatywne wibracje w samolotach. Jeżeli lecimy takim samolotem, wiadomo, że jony plusowe, jest duże tarcie i jony plusowe gromadzą się w środku samolotu. Właśnie ten odpromiennik spowoduje to, że mamy więcej jonów minusowych w pomieszczeniu, czy tam w samolocie, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie jesteśmy. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.